Pokażę Państwu dzisiaj, jak sobie przygotowałem takie specjalne pomocniki do tamburkowania koszulek. To jest akurat przygotowane do maszyny Haftex w wersji Max albo 2001. Akurat do tamburków magnetycznych, ale można też każdy inny tamburek, który się tu zmieści, bo możemy sobie tutaj płynnie regulować tymi uchwytami w zależności, gdzie chcemy dopasować. Gdzie ustawić ten tamborek nasz na miejscu. Teraz tak, do przytrzymywania włókniny używam takich klamereczek. Przyklejam je klejem na gorąco i w te miejsca, gdzie potrzebuję w danym momencie do danego tamborka, jak potem go już nie potrzebuję, to łatwo się to odkleja, można w każdym innym miejscu zrobić. I robię sobie coś takiego, że daję włókninę w poprzek. Potem pian. Obcinam. Tutaj te nadmiary sobie obcinam, żeby mi się o koszulki nie patrzyło. Oczywiście wcześniej sobie już dopasowałem, w którym miejscu ten tamborek ma być, żeby na środku haftować. Biorę koszulkę. Dzięki temu, że on jest ma kształt, ten pomocnik tej koszulki, wiemy, że ten haft będzie w pionie i poziomie idealnie, bo on się dopasuje nam do tej deseczki. Tu sobie układam delikatnie szewki, żeby mi się tutaj ładnie zakładały. Cofam, czyli wtedy mamy elegancko pion poziom. Wyciągam metkę, akurat przy tym hafcie muszę wyciągnąć metkę, bo może się mi tutaj zahaftować. I teraz przy tamborku magnetycznym, zakładanie tamborka polega tylko na takim wrzuceniu. Jeszcze raz pokażę. I już jest gotowe i idealnie napięte. Tamborki magnetyczne to jest rewelacyjne rozwiązanie. Wersja tego przyrządu to jest akurat przygotowane pod Haftexa Mini, Juniora, Bradera, PR-kę, VR-kę. No troszeczkę inaczej tutaj jest poukładane te linie, którymi możemy przesuwać. Ten jeszcze też nadaje się do Janome MB4. Mamy to takie różne te układy robię, żeby pasowało do danych tamborków. To zawsze sobie można też przerobić, skrócić, dokupić takie listewki, wyrobić. To jest, tak powiem, otwarte na każdą metodę. Jest tutaj już wstępnie oznaczone te środki, gdzie chcę haft na boku, tak na piersi. Natomiast to różnie zależy od koszulek, też trzeba sobie zawsze to dopasować. Czyli mamy tamborek, ten spód tamborka, wpinamy oczywiście też te dwie włókniny. Teraz zakładam koszulkę. Staram się ją tak luźno, nie naciągać, ale żeby ona się nam ładnie tutaj ułożyła w pionie. Żeby była równa. I teraz ten spód i wpycham. I zawsze mamy każdą koszulkę z rozmiaru idealnie w tym samym miejscu wpiętą. Zawsze jest ta pewność, że nie mamy przekrzywionego tego haftu, tylko że pion i poziom utrzymujemy. Tu możemy sobie wcześniej też znaczyć na koszulce kredą, czy jakimś pisakiem znikającym, w którym miejscu dokładnie chcemy ten haft.